Lazy i Crazy. Mówią, że świat staje się lepszy, gdy spotkają się dwie podobne do siebie dusze. Ale co się stanie, gdy dwa przeciwieństwa zostaną najlepszymi kumplami? Poznajcie Lazy i Crazy. Parę przyjaciół, których osobowości różnią się od siebie. Mieszkają w północnej Florinie, w skromnym miasteczku, otoczonym wzgórzem i turkusowo-niebieskim morzem. Lazy jest doskonałym przykładem prawa Newtona i ledwo rusza się ze swojego miejsca, dopóki nie otrzyma zewnętrznego bodźca. Z drugiej strony, Crazy jest wielozadaniowcem. Bawi się technologią, ćwiczy, czyta, uprawia sztuki walki i jest pełen energii. Nazywa się go szaleńcem, bo ma taką energię. Ale entuzjazm Crazy'ego ma tylko jedną stronę. Widzicie, jest tak pochłonięty swoją pracą, że czasami nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji. Ta niezwykła para spotkała się po raz pierwszy w szkole, gdy koledzy z klasy prześladowali Lazy'ego. Obudźmy trochę tego leniwego gościa! Lazy i Crazy wkrótce stali się najlepszymi kumplami. Pewnego pięknego dnia ojciec Crazy'ego zniknął, zostawiając po sobie tajemniczy list. Oj, wybacz kolego, to musi być dla ciebie bardzo trudne. Czy to mapa? A, tak, cóż, niezbyt się tym martwię, mój tata robił tak już wcześniej. O, to nie fair z jego strony. Zaraz, to mapa skarbów? Tak, myślę, że w lesie Nevergons znajduje się zaginione miasto. Raz próbował tam dotrzeć, ale nie podołał. Przez lata zamykał się w swoim pokoju i pracował nad czymś. Chyba udało mu się osiągnąć to, czego chciał, więc znowu zniknął! To smutniejsze niż moja historia. Zaraz, dlaczego masz smutną historię? Cóż, to częściowo moja wina. Moi rodzice martwią się, że moje lenistwo zaprowadzi mnie donikąd. To nie częściowo, ale całkowicie twoja wina! Tak. Mam pomysł! Może faktycznie zrobimy coś, z czego twoi rodzice będą dumni? Wiesz, skoro nie ma tu mojego taty, niech będzie dumny. O, daj spokój, panie drama. Haha, masz mnie. To co? Zróbmy coś. Tak, zaczniemy jutro. Jutro to dobry dzień, by sprawić, żeby moi rodzice byli ze mnie dumni. Jeśli się teraz nie obudzisz, wiesz, co nadejdzie. A ta krekina! Hi-ya! O, serio, jesteś szalony. Lazy i Crazy wyszli na ulicę. Co właściwie robimy? Szukamy okazji. Spójrz, tu jest. Koleś z warzywniaka? Dzień dobry, proszę pana. Potrzebuje pan pomocy? Jesteśmy tu, by pomóc. Prawda? Dobra, tak, jesteśmy tu, by pomóc. Może dostarczysz te warzywa do tego domu na rogu. Jednak nie mogę ci zapłacić. Żaden problem! Crazy honorowo trzymał plastikową torbę. Przeszedł na drugą stronę ulicy
i wręczył warzywa bardzo zdezorientowanej kobiecie. Widzisz? Praca jest naprawdę łatwa. Jedyne, co musisz zrobić, to zmusić się do pracy. Coś ty zrobił. Dostarczyłeś warzywa do nie tego domu. Co? Nie, mówiłeś, że to dom po drugiej stronie ulicy. Tak, ten dom. Po drugiej stronie ulicy jest wiele domów. Wiedziałbyś, gdybyś zaczekał na instrukcję. Tak nam śmieszno, żeby nasi rodzice byli dumni, że zapomnieliśmy, że trzeba pracować też dla siebie, a nie tylko dla nich. Ach, po prostu wracajmy. Mam pomysł. Zróbmy wspólny biznes. Czy potrafimy zbudować maszynę, która wrzuci nam jedzenie do ust? Możemy połączyć wielkie umysły. Chcesz zbudować ją ręcznie? W drodze powrotnej zauważyli kilku policjantów w pobliżu domu. To wszystko przez kota? Muszę to powiedzieć rodzicom. Panie Carlson, co się dzieje? Pan Carlson poinformował, że córka burmistrza niedawno przeprowadziła się do sąsiedztwa i pierwszą rzeczą, którą udało jej się zrobić, to zgubienie kota. A wszystko przez to, że zaginął kot burmistrza. Marnowanie czasu. Cóż, to nie tylko to. Kto znajdzie kota, otrzyma nagrodę pieniężną. Wow! Cóż, powodzenia, panie Carlson. Oszalałeś? Nie, to ty. To jest szansa, której szukaliśmy. Jedyne, co musimy zrobić, to znaleźć kota i udowodnić rodzicom, że nie jesteś leniwy. To będzie szalona zabawa. Nie podoba mi się twój pomysł. Crazy nie marnował ani minuty. Dobra, ty poszukaj śladów łap na trawniku, a ja wejdę na drzewo i sprawdzę, czy na dachu nie ma kota. Co? Po chwili Crazy był już na drzewach. Poczekaj, mam pomysł. Crazy, co ci się stało? Cóż, okazuje się, że plastry miodu na czubkach drzew. Nie lubię intruzów. Nie wiedziałeś o tym, zanim zostałeś ugryziony? Ale co u licha tam robiłeś? Mówiłem ci, żebyś szukał śladów łap na trawniku. Cóż, po pierwsze, na trawniku jest trawa, a na trawie nie widać żadnych śladów. A po drugie, pomyślałem, że moja podświadomość zaprowadzi mnie w śnie do kota. I? Tak, okazuje się, że moja podświadomość śpi, gdy to robię. Crazy i Lazy podążali za śladami na trawniku, ulicach, aż w stronę jeziora. Crazy, robi się ciemno. Może powinniśmy sobie iść? Cicho! Kot musi być w pobliżu! Tu jest! Ku ich zaskoczeniu, kot podbiegł do nich i usiadł pomiędzy Crazym a Lazym. Co on trzyma w pyszczku? Crazy nie mógł uwierzyć własnym oczom. To mapa, którą zostawił tata. Nigdy nie wyjmowałem jej z sypialni. Skąd się tu znalazła? Hej, kto jest tam nad jeziorem? Gdy pan Carlson podszedł bliżej, zdał sobie sprawę, że Lazy i Crazy znaleźli kota. Nie do wiary. Znalazłeś ją. Raczej to ona znalazła nas. Burmistrz był przeszczęśliwy, mogąc zwrócić kota córce. Oboje powinniście pomyśleć o zostaniu detektywami. Co? O, wow, może zostaniemy? Więcej pracy.
Miasto wspierało Lazy'ego i Crazy'ego. A to nie wszystko. Lazy i Crazy zostali uhonorowani przez burmistrza. Powinniśmy zostać detektywami. Okej. Czyli nie będziemy rozmawiać o mapie skarbów twojego ojca? Myślałem o tym. Miałem ją przy sobie. Musiałem ją upuścić, gdy szukaliśmy kota. Tak czy inaczej, mapa pomogła nam znaleźć nasz skarb. Nie ma tam żadnej tajemnicy. Dobra. Teraz, gdy zagadka została rozwiązana, idę się zdrzemnąć. Zasługuję na to. O tak, przyjacielu. Lazy wiedział, że Crazy kłamie. W końcu Lazy był tym, który schował mapę pod poduszką przed wyjazdem tego dnia. Lazy wiedział, że mapa nie mogła wylądować na jeziorze razem z Crazy. Wiedział też, że nie należy przepytywać Crazy'ego. Wiedział, że z czasem otrzyma odpowiedź.